Jeszcze jeden mikrofon byśmy prosili, jeśli to jest możliwe. O, może ten mikrofon wystarczy. Dzień dobry Państwu. Organizujemy dzisiaj konferencję w związku z informacjami, jakie do nas dotarły, że ustawa, której tyle czasu w mediach poświęcał rząd, ówczesny pan minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, która miała zatrzymać najgroźniejszych morderców, psychopatycznych morderców, którzy mordują między innymi dzieci w zakładach karnych, że ta ustawa okazuje się bublem. Że ta ustawa z uwagi na brak odpowiedzialności ze strony rządu prawdopodobnie nie pozwoli zatrzymać, uniemożliwić wyjście na wolność jednemu z najgroźniejszych morderców, sadystycznych morderców, który mordował dzieci, niejakiemu Trynkiewiczowi. Mordercu, o którym biegła psycholog, która go badała, z wysokim prawdopodobieństwem wskazuje, że będzie wracał do popełnienia tych okrutnych i strasznych, sadystycznych morderstw. Jeśli to prawda, bo chciałbym nadal wierzyć, że to nie jest prawda, jeśli to prawda, że groźny morderca, który w zasadzie był głównym punktem odniesienia dla pracy nad tą ustawą, ma wyjść na wolność, bo rząd znowu spartaczył, to ja apeluję do pana premiera Donalda Tuska, żeby już nie tylko dla tych dzieci, które mają być chronione, ale też dla własnego, do obrony tego resztek honoru, stanął nie tyle na głowie, ale na uszach i na rzęsach jednocześnie, aby zrobić wszystko, by ten człowiek na wolność nie wyszedł. Bo albo sobie robił z ludzi, nie chcę powiedzieć co, już nie mówię o tych rodzicach, tych dzieci, które zostały zamordowane. Z jednym z tych rodziców miałem okazję rozmawiać. No albo będzie się tłumaczył czym? Kryzysem gospodarczym? Kursem euro? Polityką banków? Czy Fed? Drodzy Państwo, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego partactwa, jakim byłoby wyjście na wolność człowieka, pod którego w pierwszej kolejności ta ustawa była przygotowywana. Przypomnę, że tutaj w tej sali dwa lata temu prawie, czy nie w zeszłym roku, tylko w październiku jeszcze roku 2012, zwracałem się do pana ministra Gowina, ministra rządu Donalda Tuska z propozycją współpracy, byśmy jak najszybciej w Sejmie tą ustawę przeforsowali, przeprowadzili. Napisany list do pana ministra sprawiedliwości Gowina w tej sprawie. I co? I nic. Czekaliśmy. Nie mogliśmy się doczekać na żaden projekt, tylko były cały czas słowa, słowa i słowa. Znany słowotok Platformy Obywatelskiej. I złożyliśmy nasz projekt Solidarnej Polski, który miał uniemożliwić wyjście na wolność tych groźnych bandytów, w tym mordercy dzieci Trynkiewicza. I co? I ten projekt przeleżał się w lasce marszałkowskiej przez 6 miesięcy, przez pół roku nic nie robiono, by ten projekt wprowadzić do pracy legislacyjnej. Dopiero w lipcu wpłynęła do Sejmu ustawa, projekt rządowy autorstwa pana ministra Gowina. Podkreślam, jeśli okaże się prawdą, że ten bardzo groźny morderca wyjdzie na wolność i że ta ustawa, która była przygotowywana głównie też w oparciu o ilustrację jego dokonań i tego, co może zrobić wychodząc na wolność, to będzie to gigantyczna kompromitacja tego rządu. I będzie to pokaz, kim naprawdę jest Donald Tusk, pan minister Gowin i całe to towarzystwo, które obiecywało Polakom, że zagwarantuje bezpieczeństwo ich dzieci. Że zagwarantuje bezpieczeństwo dzieci wszystkich Polaków, którzy mogą zacząć się bać o te dzieci, jeśli taki człowiek będzie na wolności, skoro biegli psycholodzy mówią, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że znowu będzie mordował. A polskie państwo po co jest? Po to, aby chronić właśnie te dzieci i chronić ludzi niewinnych przed tak groźnymi przestępcami. Więc ja jeszcze raz na koniec apeluję do pana premier Donalda Tuska, by nie tylko z myślą o tych dzieci, bo widać, że z myślą o tych dzieci niespecjalnie mu się spieszyło dobrze pracować, ale dla obrony choćby resztek swojego honoru stanął na uszach i na rzęsach i zrobił wszystko, by ten groźny bandyta nie wyszedł. A jak to zrobi, to już jest jego sprawa. Szanowni Państwo, chcę zwrócić uwagę, że to, co dzieje się podczas ostatnich kilku lat, podczas rządów pana premiera Donalda Tuska, jest w zakresie polityki karnej
czy walki z przestępczością na bardzo różnych płaszczyznach jest wynikiem tylko i wyłącznie działań pod wpływem impulsów, które ujawniają media, pod wpływem brutalnych zabójstw, wypadków czy innych nieprawidłowości. Przypomnę, że walka z hazardem odbyła się po ujawnieniu afery hazardowej w łonie Platformy Obywatelskiej. Walka z dopalaczami odbyła się dopiero w sytuacji, gdy młode osoby umarły na skutek zażywania dopalaczy. Przypomnę, że walka z pedofilią czy z tą przestępczością dopiero odbywa się po ujawnieniu przez media takich drastycznych informacji. I także informacji o tym, że za chwilę mogą wyjść niebezpieczni mordercy, gwałciciele, zabójcy, spowodowała, że rząd ruszył do przygotowania odpowiednich ustaw. Ale to Solidarna Polska jako pierwsza alarmowała o tej sytuacji, jako pierwsza złożyła projekt ustawy. I ten projekt przez wiele miesięcy nie został poddany pracy legislacyjnej, bo rząd, tak jak zwykle, powiedział, że zrobi to lepiej. I chcę znowu przypomnieć, że gdy Solidarna Polska informowała, że przepisy, które mamy w sprawie pijanych kierowców, są niewłaściwe, są nieodpowiednie, nie dają możliwości kreowania odpowiedniej polityki karnej, to w kwietniu odrzucono projekt Solidarnej Polski podnoszący odpowiedzialność za przestępstwa związane z nieczciwymi kierowcami. I musiało zginąć 6 osób w Kamieniu Pomorskim, a kilka dni później kolejne 2 osoby zabite przez pijanych kierowców, żeby rząd uznał, że trzeba zmienić politykę karną. Można zapytać się, panie premierze, czy muszą ginąć ludzie, czy muszą ginąć niewinni Polacy, dlatego żeby pan zmienił swoje podejście do polityki karnej. Oceniając, obserwując politykę w Ministerstwie Sprawiedliwości, można odnieść wrażenie, że pan premier Donald Tusk nie ma tutaj żadnego pomysłu na tą politykę, bo najpierw mówił, że trzeba odpolitycznić Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Generalną od rządu. Trzeba rozdzielić te funkcje. A obecnie widzimy, że na bardzo wielu płaszczyznach brakuje mądrej, odpowiedzialnej polityki karnej, kreowanej właśnie przez państwo, która chroniłaby obywateli przed przestępcami, przed nietrzeźwymi czy pijanymi kierowcami. Dlatego po raz kolejny należy do pana premiera zaapelować. Panie premierze, ile jeszcze ludzi musi zginąć, ażeby pan rozpoczął mądrą politykę karną? Ile jeszcze musi być tragedii ludzkich, ażeby polityka karna w naszym państwie przyjęła cywilizowane normy? Bardzo proszę. Panie doktorze, doktor Jacek Czabański. Szanowni państwo, jak wiadomo, Jarosław Gowin nie jest prawnikiem. Dlatego wiele osób przy jego nominacji na stanowisko ministra sprawiedliwości wyrażało obawy, czy poradzi sobie z odpowiedzialną rolą, jaka na niego spadła wówczas. Te obawy niestety się sprawdziły. Minister Gowin przygotowywał bardzo długo i w dużych bólach projekt ustawy, która miała zapobiegać wyjściu na wolność najgroźniejszych morderców pedofili. Przygotował 3 całkowicie sprzeczne ze sobą, różne, opierające się na różnych założeniach projekty ustaw. Myślał ponad rok nad tym, jak do tematu się zabrać, ignorując jednocześnie wyciągniętą dłoń, chęć pomocy ze strony Solidarnej Polski. Przedłożyliśmy projekt ustawy, wysłaliśmy go razem z listem pana prezesa Zbigniewa Ziobro do ministra Gowina. Prosiliśmy o wspólną pracę. To zostało zignorowane. Przez kolejne 7 czy 8 miesięcy nic się nie działo, aż w końcu przez Sejm w ekspresowym tempie została przeprowadzona ustawa. Ustawa bubel. Ustawa, która zakłada, że kosztem 30 milionów złotych wybudujemy specjalny ośrodek dla 15 osób. Koszt utrzymania jednej osoby, która obecnie przebywa w zakładzie karnym, gdzie koszt utrzymania więźnia w zakładzie karnym, gdzie również przecież ma do dyspozycji środki lecznicze i opiekę taką, jakiej osoba mogłaby się spodziewać, wynosi około 2000 zł w więzieniu. W zakładzie karnym, w zakładzie leczniczym, przepraszam, ministra Gowina, ten koszt będzie wynosić 60 tysięcy miesięcznie, o ile ten ośrodek w ogóle powstanie, bo przecież na razie nie ma ośrodka. To są wszystko plany. I jeszcze na dodatek okazuje się, że ustawa została przyjęta zbyt późno, żeby objąć tych ludzi, których miała objąć. A więc mamy do czynienia z bublem, skandalem, lenistwem i zaniedbaniem i mam nadzieję, że opinia publiczna wyrobi sobie zdanie zarówno o ministrze Gowinie, jak i jego przełożonym premierze Tusku. Dziękujemy. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry, Tomasz Grzelewski, Telewizja Superstacja. Panowie,
Mam pytanie związane z tą sprawą. Jak interpretujecie takie ewidentne zaniedbanie, jakim było opóźnienie publikacji ustawy w dzienniku? Panie redaktorze, praca nad ustawą to jest pewien proces, który trwa i kończy się wtedy, kiedy następuje publikacja. I ci, którzy za tą ustawę odpowiadali, musieli zdawać sobie sprawę, że wtedy dopiero mamy do czynienia z finałem tych prac. Więc każde opóźnienie na jakimkolwiek etapie prac nad tą ustawą niosło ze sobą niebezpieczeństwa opóźnień na kolejnych, co wreszcie niestety negatywnie wydaje się, że ziściło się właśnie w tym momencie, o który pyta pan redaktor. Nie wiem, no trudno wnioskować o powołanie komisji śledczej, by badać, prawda, tych, którzy to zrobili, ale wiemy, kto za to odpowiadał. Wiemy, że autorem tego projektu był pan minister Gowin, jako minister sprawiedliwości. Wiemy, że za całość odpowiadał pan premier Donald Tusk. Wiemy, że mamy po drodze kolejnego ministra, pana Biernackiego, i wiemy, że składali oni solenne obietnice, iż wszystko będzie na czas, zwłaszcza wtedy, kiedy myśmy organizowali, czyli z państwem, zresztą z udziałem pana redaktora, konferencje prasowe, w czasie których zwracaliśmy się z pytaniem, czy zdążymy. Apelowaliśmy o przyspieszenie prac, apelowaliśmy o wspólne działanie i to było jak echo od tej ściany, jak echo od tej ściany. A dziś widzimy rezultat. Proszę bardzo. Ja akurat pracowałem w tej komisji i muszę powiedzieć, że od momentu wpływu tego projektu, a wpłynął on kilka miesięcy temu, 3 albo 4, prace w komisji trwały w iście szaleńczym tempie. Odbyło się kilka posiedzeń komisji i pani przewodnicząca Lidia Krajewska w iście szaleńczym tempie tą ustawę przeforsowywała. Ja mam bardzo wiele zastrzeżeń, czy ta ustawa jest ustawą odpowiednią i właściwą. Czy nie ma tam kolejnych błędów, bo wskazywaliśmy, że ta ustawa daje możliwość umieszczania w tym zakładzie leczniczym nie tylko najgroźniejszych przestępców, ale każdą osobę, która nawet miesiąc spędziła w zakładzie karnym. Więc nie była to tylko i wyłącznie ustawa dla pana Trynkiewicza i innych morderców, zboczeńców i gwałcicieli, ale dla każdego skazanego, który miesiąc chociażby był w zakładzie karnym. I teraz jeśli pan premier obiecywał, że ta ustawa jest po to, żeby izolować te osoby i nagle widzimy, że ta ustawa nie wejdzie w życie od 1 stycznia, mimo że miała wejść na skutek błędów urzędniczych, to w mojej ocenie jest to niedopełnienie obowiązków przez któregoś z urzędników. Pytanie, kto poniesie odpowiedzialność, bo jeśli się okaże, że nie daj Bóg, dojdzie do kolejnej tragedii na skutek wyjścia tych przestępców z zakładów karnych, to chciałbym, żeby winni byli wskazani palcem i ponieśli odpowiedzialność. Nie może być tak, że w naszym kraju nikt za nic nie odpowiada. Rozchodzą się gigantyczne środki z pomocy z Unii Europejskiej. Na skutek korupcji, przestępczości nasze państwo jest państwem dziurawym. Nie ma dobrej służby zdrowia, nie ma dobrych dróg, nie ma dobrych autostrad. Wszystko kuleje, a odpowiedzialnych za ten stan nie ma. Chcemy, żeby w tej sprawie pan premier powiedział, kto poniósł odpowiedzialność i wyciągnął wobec tych osób konsekwencje. W przeciwnym przypadku wszelkie nasze działania, także ponoszone środki przez państwo, będą środkami marnotrawionymi. Dlatego też prosimy państwa o to, żebyście państwo zapytali pana premiera, kto w tej sprawie poniesie indywidualną odpowiedzialność za to, że ta ustawa nie wejdzie w życie. Ale pytanie jest raczej retoryczne, które tutaj zadaje pan przewodniczący Mularczyk, dlatego że w tej sprawie tak naprawdę odpowiedzialnych znamy, no bo wiemy, kto tak długo blokował pracę nad tą ustawą. Natomiast później oczywiście jakiś urzędnik gdzieś tam nawalił na samym końcu, ale to już jest sprawa zupełnie wtórna w stosunku do odpowiedzialności tych, którzy tak naprawdę blokowali ze złej woli dla jakichś celów politycznych pracę nad tą ustawą przez tak długo. Tu jest przyczyna. Żaden urzędnik nie miałby prawa tu popełnić błędu, gdyby ta praca podążała tak, jak należy. Bardzo proszę. Panie ministrze, nie mielibyśmy chyba tego problemu. Oczywiście, gdyby nie zaniechania urzędnicze, gdyby nie fakt, że orzeczoną karę śmierci zmieniono na 25 lat, a nie na dożywocie. W polskim wymiarze sprawiedliwości chyba nie ma takiej praktyki, żeby dla takich zwyrodnialców orzeczać właśnie dożywocie. Pytanie, dlaczego i czy jeżeli wtedy nie byłoby zmiany kary z kary śmierci na właśnie dożywocie, czy dzisiaj ten problem byśmy uniknęli? To znaczy, tutaj mamy kilka spraw, porządkując. Punkt pierwszy, to że poprzez takie lekoduchowstwo w Sejmie w 1989 roku, ile pamiętam, wprowadzono amnestię i doprowadzono do tego, że ci groźni bandyci będą mordercy wychodzić na wolność, no to widzimy rezultat. To było lekoduchowstwo, to była nieodpowiedzialność. I w tym sensie, jeżeli ktoś pyta o skuteczność kary śmierci, no to ona jest skuteczna.
Dlatego, że jeżeli byłaby wykonana dziś, może to brutalnie brzmi, ale żadne dziecko w Polsce nie byłoby zagrożone, jeśli ten człowiek wyjdzie. Tak? Nie mówiąc już o aspekcie sprawiedliwości. Natomiast drugi aspekt tej sprawy, o który pan pyta, to jest ta niedoróbka legislacyjna, bo wtedy, kiedy już podjęto tą przeze mnie krytycznie ocenianą decyzję o amnestii, to Sejm powinien wcześniej pochylić się nad zmianą prawa karnego i wprowadzić karę dożywotniego pozbawienia wolności, która byłaby ekwiwalentem kary śmierci. A tego nie uczyniono, co było kolejnym dowodem lekoduchowstwa i nieodpowiedzialności. A po trzecie pyta pan, panie redaktorze, o stan aktualnego orzecznictwa, które rzeczywiście jest niezwykle liberalne wobec tych najgroźniejszych przestępców, właśnie morderców też. Często zapadają wyroki 25 lat pozbawienia wolności, niższe w stosunku do sprawców, którzy ze szczególnym okrucieństwem mordowali niewinne osoby. I to jest rzecz, która mnie niezwykle bulwersuje, dlatego byłem autorem zmian kodeksów karnych, które nakazywały sądom w pierwszej kolejności przy wymiarze kary brać pod uwagę stopień winy sprawcy oraz prewencję generalną. Bo dzisiaj kodeks karny, który obowiązuje, zakazuje sądom w pierwszej kolejności brać pod uwagę przy wymiarze kary to, czy ona powinna być adekwatna do winy, czyli sprawiedliwa. Czy można powiedzieć, że jest taki zakaz, limit wręcz stosowania sprawiedliwości. Dziś kodeks karny zakazuje de facto stosowania prewencji generalnej. To absurd. W związku z tym trzeba zmienić kodeksy karne i do tych zmian będziemy wracać, tak aby sądy były zobligowane surowiej karać tych najgroźniejszych przestępców, a często łagodniej sprawców drobnych przestępstw. Dziękuję bardzo za konferencję.